Siemanko, witajcie w mojej kuchni, ze mną jest Ignacy. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was w naszym nowym programie do gotowania. Dzisiaj ugotujemy wam kolejny odcinek z Heroesów. Zapraszamy do oglądania. Super żart, bardzo. Wcale nie był suchy. Poczekaj, gdzieś tych szklankę wody. Nie wiem, herbaty mi trochę zostało. Głupie. Dobra. Aż mi pachę wysuszyło, stary. Kontynuujemy na tej samej mapie. Nie pamiętam, ja tu byłem? Nie byłeś. Chyba tym bohaterem. No, nie byłeś. Magiczna strzała. Tym drugim bohaterem możesz te młyny obskoczyć wszystkie, nie? Nie tym, w sumie tym drugim biedakiem możesz obskoczyć, nie? Ten młynarz. Ten młyn. Można go nazwać młynarzem. Można. Kurna, znowu na okrągło. No i co ci to boli? Przecież on i tak nie ma nic lepszego do roboty w tym tygodniu, jak obskoczenie młynów. No się opierdala. Dobra. Pójdę tu do młyna, co? Okej, spoko. Weź sobie trochę armii i zacznij czyścić to gówno, nie? To wracam do zamku. Zdecydowanie. Czas nafarmić skurwysynów. No i teraz pod ratusz idź na pewno. Pod ratusz. Potrzebujemy targowisko i kuźnia. Kuźnia 5. Co mnie mniej kosztuje, ale chamsko. Targowisko. Pokaż mi swoje towary. Dla ciebie 1000 bryłek rudy. Wszystko? Wszystko. Cyk. Pyk. Zielony. Pyk, pyk. Jaki był tydzień? Mrówko jada. Ach, znowu. Wydaje mi się, że już to przeżywałem. Ach, te tygodnie mrówko jada, co? No, najlepsze. Najlepsze na świecie. No nie wiem, czy iść na tych chujów, czy nie. Powinienem pójść. No, pierdalaj. No, dostanę w pierdolu trochę. O kurde. O Jezus. A jest, to będzie boleć. A tam jeden siwy. No, jest królewski, ulepszony. On ma dwa ruchy. Widzisz, bo oni użyli Waita. Tej magicznej opcji, która się nazywa Wait. Zdziabał go. Trochę. Ty, no kurde, ty kosisz ich... Ten atak. Stanie. Mam ten atak, mam więcej jednostek. Ich jest mało, zobacz, tych gryfów jest po 4, więc to nie jest jakoś duża. Ta kopalnia złota jest warta swojej ceny. Zobacz, mam 7 obrony. No, dobre statystyki, naprawdę dobre. No, fajnie. Dobra, idzie taki łepek z tą dzidą i każdego kładzie. Nie, no tak, Pikinier też jest bardzo dobrą jedynką. Tak. Jeżeli chodzi o jedynki, to Pikinier jest jedną z przyjemniejszych jedynek. On ma tak dobry, czy wiesz co, statystycznie ogólnie jest dosyć przyzwoity. On jest jak centaur prawie, czyli jest dosyć dobry. Centaury też są bardzo dobre, a jeszcze centaury są szybkie do tego. Może zacznę już robić ten, no, jednostki. No, może zacznij robić ratusz na samej turze. Kurde. Bo już nie ma za bardzo co tu robić. No, możesz zdobyć tych tutaj halabardników, masz na dole. O, mnóstwo. No i co? To jest pierwsza poziomowa jednostka. Skosze skurwysynów. Pierwsza poziomowa jednostka. Tylko są dosyć szybcy, tyle. Może jeden pójdzie dołem. O, jeden poszedł dołem, pięknie. Wyglądał jakby biegli, a idąc. Idź do niego, bo on tak będzie od ciebie szybszy i tak cię uderzy. I tak, bo oni są od ciebie szybsi. Więc spierdalaj w dół. Pewnie. O kurde, skosił mnie. Oczywiście, że cię skosił, bo oni są szybsi od ciebie. Wait you. W dół. Może tu? Wiesz co? Pójdź w dół tutaj, żebyś... Obok właśnie. Żeby... Aj kurde! Bo widzisz, teraz szkielet musi naokoło iść. Rozumiesz? Tak byś mu zostawił otwarte przejście, a był z Waitem. Dobra, no defendujesz teraz. Dobra. Możesz używać czarów jeszcze, przypominam. Masz jeszcze czarów trochę. Masz magiczną strzałę na przykład, masz animatora. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Animator ci się jeszcze nie przyda, ale magiczna strzała jak najbardziej możesz przypierdolić. Ożywienie, magiczna strzała. Ile to zajmuje? Tam jest napisane? Jest, jakbyś wyłączył dwa razy prawym przyciskiem, czar. Już. Okej. Okay. Możesz zobaczyć, 40. Ty sporo chyba, nie? Nie, to nie jest sporo. Znaczy, na pierwsze poziomowe jednostki to jest sporo, okej, okay, ale... Może tego skoszę. No, lepiej tego, bo tego możesz dolnego zabić szkieletem, prawda? A bo to ten rzuca czar. Bohater, dokładnie. Dobra, podejdę i... No, co masz lepszego do zrobienia, nie? Napieprzamy. Czwórka na przykład. I tym też. Pójdziemy. Oflankujemy ich. No, tutaj nie ma bonusu z flankowania. W ogóle w Heroes Online, chyba w tych najnowszych Heroesach, mają być te mechaniki z flankowaniem i tak dalej. Mhm. I co my tu mamy? Przeklęta świątynia. Przeklęta szkieletów. Szkło magii. Lecimy. Wiedza. Moc? Wiedza. Jak uważasz? Ziom. Twój wybór. Dobra. On młynarzem miał być jeszcze. Dobra, jest nowy tydzień, tak? Jeden młyn już obskoczyłeś. Już obskoczyłem, to będzie się to. Posuwać do tego. I tyle. Budowałeś. A ty już wybudowałeś. Dobra. Masz takiego X na zamku, nie? To on ci oznacza, że już budowałeś.
jest najprostszy sposób. Czy znowu zdjęłam artefakty? Tak. Więc Maria, ten przycisk tutaj. Ale co ty wciskasz? Który tutaj, dokładnie? Któryś z tych dwóch. Czekaj, wiesz co? Ja na szybko to... Nie, nie rób tego, bo jesteśmy na nagraniu, wziąłem. No, to jest bez sensu. To jest pół sekundy, żeby wyłączyć program, który... Dobrze. Tymi. Wyłączysz to po nagraniu. Kurwa mać! Chujowo. Musiałem do tego gówno dostać akurat. A co to było? No, taktyka, no słaba ta umiejętność, nie lubię. A to jest losowo, tak? Tam no, dostajesz. W sensie dostajesz, możesz dostać statystyki, możesz dostać jakieś tam pierdołki, no ale możesz też dostać właśnie umiejętność taktyka, no. Słabe, żałosne i niepotrzebne. No zdecydowanie niepotrzebne. Zapamiętajcie to. Znaczy, no nie jebania się z tym po prostu. Alright, tu już byłem. Kusimy. A, jakie ukryte. Czy w niektórych sytuacjach ta taktyka była przydatna, ale generalnie nie jest przydatna. Ile tych szkieletów tam mam teraz w tym momencie? Masz napisane po prawej stronie. 82. Masz tu zawsze, widzisz ten taki mini panelik po prawej stronie od dole, w prawym dolnym rogu? Mhm, dobra. Masz przegląd armii. I wracam po armię. Możesz, na pewno zacznie do ratusza teraz budować. Cyk. Nie wiem, będzie się kręcił chyba tutaj koleś. I zamczysko. Ratusz. Będziemy mieli więcej złota. Wiesz co? Ja bym na twoim miejscu nie rekrutował jutro wojsk, bo zobacz, ile masz przychodu teraz. Będziesz miał 2 od ratusza i 1 od kopalni. Jakbyś się spiął mądrze, albo się sprzedał mądrze, albo pokonał coś, gdzie będziesz miał jakieś pieniądze, to mógłbyś zbudować kapitol. Jutro. Pojutrze. Zepnę poślady i dam to radę. Co, gdzie możesz coś zabić, żeby mieć hajs, nie? Pytanie. Czekaj, ze 100 punktów. Tu są te burzaki. Gogi może? Ich jest grupa tylko. Gogi chyba tak, nie? Byłoby fajnie. No, no ewentualnie. No Gogi albo polecić potem tą skrzynię i hajsy wziąć, nie? Bo tu jeszcze... Magogi są chyba mocniejsze z tego, lepsze, nie? No, one kule ognia rzucają. Mhm. Ewentualnie te, ale on ale oni ci nie dadzą żadnych pieniędzy, nie? Poza tym nie ma tam żadnych pieniędzy. No wiesz, się sprzedasz. Masz... A to? Orkowie. No, no za daleko są, nie zdążysz tego w turę zrobić. Myślę, wiesz, tak określić... I tych bosych chłopców też raczej się nie uda. No trochę cię rozstrzelają, nie? Oni są chujowi, tylko że strzelają, a ty masz wolną armię. Dobra, na pewno kończ turę, to będziesz o tym myślał, na pewno przyszły. Jakiś... Wow! No, piąta poziomówka, one nie są takie mocne, są twarde po prostu. Dobra. Jak to golemy, ale są wolne. Opa, opa. I co robisz teraz? Czyszczę sobie, wiesz? Po prostu okolice. A już zaczynają uciekać od ciebie. No, trochę tego wojska mam, nie? Wiesz co, bo ja zbieram tych wszystkich kreatorów istot, bo widzisz, masz takie na polu bitwy, ja na mapie, ja z tego zbieram co turę po prostu. Żołnierzy i dzięki temu mam dużo, poza tym nie tracę żołnierzy i to wystarcza. No, no, no. Ja też mam takie wieże? Tak. Masz tutaj, widzisz, do zombiaków, a tu masz do szkieletów. Co tydzień są tam nowe jednostki. Co tydzień? Dlatego możesz robić tak, że tym drugim bohaterem możesz już chodzić między młynami, plus zbierać jednostki z tych pierdół, nie? I je potem odwozić. Do zamku, dokładnie. I ulepszać sobie tam ewentualnie tym dalej. Więc to zawsze jakiś tam... Boska strategia. Może nie boska, ale na pewno przydatna. Okej, tutaj widziałem, że już niebieski łaził mi. To znaczy, że już wyszli z teleportu, czyli znaczy, że pokonali swoje golemy i tak dalej. Spoko, nawet fajnie z ich strony. No widzisz? Łaził już tam niebieskim. Okej. Okay. I co? Jest dzień czwarty. Tudururu. No to ci mówiłem, możesz... Nie, masz 7000, to ci się nie uda za kopalnia złota teraz. To wiesz co zrób? Zrekrutuj mało jednostek, o tyle mało, żebyś mógł po prostu pokonać tamte dżiny, czy tam te kopalnie złota zdobyć i nie stracić za dużo pieniędzy. No na pewno nie szkielety, no jeżeli miałbym cośkolwiek robić, no to bym pomyślał o jakimś liszu czy o wampirze. Zobaczę tylko... jeszcze raz co mam, bo już nie pamiętam. No wejdź do zamku, jest najprościej oglądać ze strony pozycji zamku. Kurde, to muszę tym ziomkiem, nie? No. Kimkolwiek. No, wejść w zamek po prostu. Jest najprościej z zamku oglądać. No, nie tak. No weszłem do zamku. Zamek, budynek. Jezu. Dobra. I nie szkielety, nie ożywieńcy, no, czyli... i nie zjawy. No ich nie masz. Wampiry, lisze. Albo wampiry, albo lisze. No ale zobacz, jak zrekrutujesz wszystkie wampiry. Z pozycji zamku musisz rekrutować, serio. Nie musisz tu wychodzić. Naciśnij teraz na jednostkę. Ale jest bardziej realistycznie, jak... Nie, nie jest realistyczne. Idę tam do nich nie i jest chuja zapraszam ich. No. W zamku się zbierają jednostki, to jest bardziej realistyczne. Idź do dworku i naciśnij, zobacz ile możesz zrekrutować. Tylko policz, po prostu weź użyj trochę głowy i weź użyj matematyki. Jeżeli chcesz, to ci podpowiem, jak to łatwo zrobić. Patrz, masz 3000 przychodu. Kapitol kosztuje cię 10 tysięcy. Mhm. Teraz, ile Konrad potrzebuje pieniędzy, żeby zbudować kapitol jutro? 10 tysięcy. Dokładnie. Ale musisz zrekrutować tyle jednostek, żeby to mieć. Albo zaczekasz jedną turę i stracisz po prostu turę. Fuck. Wybierz rozwiązanie. Czy chcesz iść hard way, czy easy way? Jeżeli chcesz iść prosto, to po prostu zostań w zamku i nic nie rób.
I to jest dobre rozwiązanie. To na pewno nic ci się nie stanie złego, jak to zrobisz. Czyli po prostu poczekać, tak? Aż mi możesz na turę zaczekać, no, możesz turę zaczekać. Jakbyś chciał się po prostu bawić bardziej, to po prostu musiałbyś zrobić tak. Wziąć część wojska, którym byś zaatakował na te gogi, część zabrał złota z tego, a gdyby ci nie starczyło złota, musiałbyś sprzedać bonusowo pierdolniczki. W tym tygodniu już tu byłeś, się mieli. Właśnie myślę, co robić tym ziomkiem. Po prostu zaczekaj i oddaj turę. Jeżeli nie masz nim co robić, to po prostu nic nie rób. Ale to jest taka strata wszystkiego. Czego strata? Ruchu? Żadna strata. No bo oni coś robią, ci komputerowi ludzie. No, komputery sobie mogą robić, Jezu, jebać tam. Dispel Magic. Dokładnie. Właśnie nie miałem tych problemów akurat z Kapitolem. No właśnie. Bo miałem dwie kopalnie złota. Obłowił się. Trochę to pomaga. Obłowiłeś się na tych heroesach na swoim kanale. Zdecydowanie. Zdecydowanie. czy coś jeszcze? O, to nie zabrałem. Spoko, nie zauważyłem. Paru. Do zbicia. Co tam było, bazyliszki? Czwartopoziomowa jednostka Cytadeli. Dobra, teraz buduj kapitał i po prostu za resztę zrekrutuj wojsko i tyle. No i pięknie. W końcu. Nie ma tutaj niczego złego, żadnej złej decyzji. I rekrutuję. No, dużo się nie porekrutujesz za 780, ale na pewno. Ale coś tam będzie. A. Wampira, może dwa wampiry weźmiesz? Może. O. Kurde. Wszystko wiesz. Orientacyjnie kojarzę. No, już w tym momencie jestem nie do zniszczenia. Świat jest twój. A, jeszcze ten. To chyba nie wiem, kurde, nie wiem co robić, stać w zamku. No, możesz coś wojować, ale możesz zrobić sobie duże straty. No, bo po prostu zaczekaj, stary, nic się nie dzieje złego, jak czekasz, naprawdę. Chodzi o to, że zobacz, mógłbyś się ruszać i bez sensu wywołać bitwy, tylko jakie to by wywołało straty, nie? Czasami lepiej zaczekać na tą większą armię po to, żebyś bitwy robił bez strat, po to, żeby no, te pieniądze nie zostały zmarnotrawione, prawda? Tak mi się wydaje. Znaczy, mógłbyś pokonać tamte gryfy, na pewno byś mógł je pokonać i gogi tak samo, tylko że to by ci mogło spowodować trochę strat. Zajebiście, nie tutaj. To jest chujowe miejsce. O kurde, to takie zablokowane z dwóch stron. Oho. Ja wiem, czy takie chujowe można byłoby się w tym się przypadku tam... okej, ale w większości przypadków to nie jest przydatne. W tym konkretnym przypadku była przydatna taktyka, tak, oczywiście, ale generalnie nie jest. W sensie czekać, aż do ciebie będą podchodzić i kosić ich? Najczęściej tak, najczęściej w taki sposób to robię. Co tutaj jest? Te harpy są wkurwiające jak 150. A, parę bazyliuszków można zrobić. Ty nie podchodzisz tu. Tu był w tym tygodniu i tu był. To zacznij od tamtej strony. No okej. Okay. Co zrobiłeś? Targowisko? Klasztor. Do mnichów. Teraz. Mnisi też strzelający? Mhm. Dokładnie. Czym oni strzelają? Taką magią. Wewnętrzną wiarą. Wiesz co, jak w szóstce mnisi byli takimi kulami takimi czarów. Pamiętasz? Oni byli takimi kulami czarów. Bierz całe wojsko, ile możesz i tyle. Okay. Nie używaj tej opcji. Pamiętasz taką, masz fajną opcję, naciskasz na ten zameczek tak, mały. Tak. Bierzesz ile się da. 9, spoko, w zupełności się o, już tak. Lisze mi weszły. I zapierdalaj, napieprzać gogi. Dobra, gryfy. Tylko ty mówisz, żeby tutaj sobie poustawiać armię. Czy na tym etapie to jest bardzo wymagane? Według mnie stoisz dobrze. Możesz zamienić tego, wampira ewentualnie z ożywieńcem. Miejscami. I tyle. Okay. Bo jeżeli są cztery jednostki, tak się rozłożą na całe pole bitwy. Lecimy na gogi. Gogi, gryfy. Okej. Okay. Powinny spieprzać przed tobą. O, super. O, nawet chcą się przyłączyć. No to bierz je. Są za darmo. I tu jest artefakt samonapełniający się wóz drewna. W istocie. Odwiedzone, wszystko odwiedzone. Ten samonapełniający się wóz drewna weź na tego drugiego bohatera od razu. Serio? Nie, wejdź po prostu i go zabierz. Zaraz zobaczy dlaczego. Spieprzaj z nim. Jak stoją, jakby zaraz mieli zacząć prokreować, tak, populować. Jakby mieli się zrobić nowi bohaterowie i nowe konie pod bohaterów. Ale by było. I spieprzaj tym bohaterem stąd. Wiesz, czemu mówiłem, żebyś chciał wziąć tego drugiego bohatera? Bo to jest artefakt, który dodaje ci jeden drewna co turę. Czyli i on nie musi być pasywka. Dokładnie, on nie musi być na głównym bohaterze w żaden sposób. On mu nic nie daje. Nie ma no pieniędzy. Dobra. O kurde. 10 złota. No zrekrutowałeś wojsko, nie? Słynny, może pohandluję. Po co? Żeby złoto sobie. Ale po co? Żeby mieć złoto. Ale po co? No, żeby robić dalej armię. Ale po co? Jak już zakrytowałeś armię? Twoja armia jest wystarczająco duża w tym momencie. A, to dobrze. W sensie do wyczyszczenia tego biomu. Ale zawsze chce się więcej.
Nie, niekoniecznie. Wcale nie musisz chcieć więcej, twoja armia jest wystarczająco duża. A co to kuźwa za... Bazyliszki. Serio? Tak wyglądają? Tak, tak wyglądają. One są z tego bagiennego tego? Z tej chujowej cytadeli. O kurwa, ty spelu. Ale obszedł. Nie, zamienił w kamień. Ty łucznika masz ulepszonego? Nie, podstawowego. Ulepszony strzał dwa razy. Bo jakiś taki szary jest. No bo go zamienił w kamień. Niewyraźnie dziś wygląda. No troszeczkę. No i tak starczyło. Ty idź sobie tutaj stań. I tyle. Strzał dwukrotnie. Aha. To jest ulepszony. Kusznik dwukrotnie strzela. Bo jest dosyć słaby, tylko że ma to zdolność. Ale strzela dwoma bełtami z takiej zajebistej kuszy raz, na raz? Dwa. Aha. Po prostu. Pierdzielony. Dobra, to jest mój główny i ja idę czyścić dalej. Kopalnie, skrzynki masz do zabrania, mistrzu. Pod sobą stop. O, mój pamięci. Artefakt. Zrozumienie poznania. Wow. To. Zdecydowanie. Ach, uczę się powoli. No, gryfy. Gdzie one są? No, trzy pola nad tobą. Nade mną. Ole, kurde się. Ukryły. I teraz mądrze to zagraj, bo one będą wkurwiające. Znaczy, powiem wprost, co będą robiły gryfy? Gryfy będą leciały w twoich strzelców. To jest podstawa. I już zrobiły dwa razy waita. Mhm. Dobra. Więc... Gok jest strzelcem. Ale Gok może dostać w pierdol, bo nie jest twojego zamku. Musisz zastawić swojego łucznika, możliwie. W sensie Lisza najlepiej. Lisz jeszcze. Dobra, nie kombinuj tyle. Jeżeli nie wiesz co zrobić, to po prostu zapierdalaj w tą stronę. No i tyle. Może po prostu go ukryję. No, otóż tam. Ole, szybki. No. Jezu, prawie nie zauważyłem jak się przeniósł. Zdecydowanie, teleportował się. Zacięła. A napierdalaj w któregoś. Bo nawet na połówce. No bo one do ciebie przylecą zaraz. One mają, zrobiły waita, czyli będą miały tak zwane dwa ruchy. Zdecydowanie to jest dobre pole, to jest złe, to jest dobre. I tym zapieprzaj tu. Kolwiek. Tak samo strzelaj. Okej. Okay. No i on ci tu wleci. Widzisz, że będzie ci walił w goga, jak mówiłem. Ty możesz walić w ciemno. On po prostu ma tak w kodzie zapisane, że wali w łuczników? Zwykle tak. Komputer to robi. No to jest bardzo słuszne. Nie odstawiaj się tylko. No, mhm. On ma brak kontrataku. Tym bym złajtował, uderzył szkietem. A to dlaczego? Żeby nie marnować kontrataku na jedna strzelcu, prawda? Bo jeżeli strzelec kontratakuje, to lepiej, żeby strzelił, niż walił wręcz. Dobra, tylko czekaj, bo szkielet jest ukryty. Nie jest ukryty, niech napierdala w niego. Oczywiście. Ty no, stary, troszkę jest. Zobacz, stoi dwa pola dalej, nie? Dobrze, ale uderz. Po prostu uderz. Teraz... W naciśnij na razie. I tym zajeb tego kogo. No. I teraz cokolwiek nim zrób. Możesz nim bić, możesz nim defendować, bez różnicy. Wiesz po co to wszystko robiłeś? Żeby teraz Liszem strzelić. Kurde, strasznie dużo trzeba w to grać, żeby to ogarniać, naprawdę. Musisz po prostu poznać pewną kolejność działań, że... O, magia ziemi, No wreszcie. Boże, w końcu. Nie trzeba tak strasznie dużo grać, po prostu musisz znać pewną kolejność działań, to znaczy mieć pewne prawidła w głowie, czyli akcja z waitem, jeżeli ktoś ma najszybszą jednostkę, zawsze dwa razy będzie potem się mógł ruszyć, bo oddał swój pierwszy ruch, więc na koniec ma ruch jako pierwszy, plus ma ruch pierwszy w następnej turze. To jest bardzo prosta akcja, więc jeżeli walczysz z szybszymi armiami, zawsze jest ruchu dwa razy. Zawsze zabezpiecza strzelców, to jest podstawa. Jeżeli strzelc ma możliwość odblokowania go, bo jeżeli stanie przy nim wojownik, to go zablokowuje, więc jeżeli masz możliwość odblokowania strzelca, to robisz wszystko, żeby to zrobić. Tak jak w tym przypadku było. Dobra. Magazyn zasobów. Możesz ten grobowiec dusz zrobić teraz, albo nekromatrem. Grobowiec. Zjawy chyba nie trzeba. No, możesz to zrobić. No, może kościeje. Co to są w ogóle kościeje? Ulepszone szkielety. To jest bardzo intuicyjne, ESU. Wszystkie jednostki tam są na dole, a każdy następny budynek je ulepsza. Po prostu. Wszystko, co masz napisane UL, to oznacza, że jest lepsze. Dosyć proste i logiczne. To zrób to, no prędzej czy później musisz to zrobić. Znaczy nie musisz, ale warto to zrobić. Wymagane sala ciemności. Sala ciemności będzie przydatna, tylko nie masz na nim dzisiaj pieniędzy. Jutro będziesz miał. Zrób sobie grobowiec z tej dłużej i tyle. Dobra. To się ciemno zrobiło trochę, nie? No to chyba z dworu zaszło mi słońce. Jak chcesz, możemy trochę ten... No, obawiam się, że to zrobi bardzo dużo zła. Okay. No jest, spoko. Dobra. I teraz tak. Ten jeszcze ma tutaj do pobiegania.
Tu dwie kopalnie obok siebie tak były? No, o tym właśnie mówiłem, że to było bardzo ważne. Fajny róg. Róg obfitości. Jest taki artefakt tutaj. Tak? No, tylko musisz złączyć kilka artefaktów, to jest też róg obfitości. Dobra. Mamy tutaj tak. Mamy tego ziomka. A ten Bożek Fortuny w ogóle... Daj ci morale. Fajnie. Grupa żywiołaki, grupa ten... Ewentualnie tu, ale oni też mnie znowu rozstrzelają. Nie rozstrzelają się już teraz, powinni przed tobą spierdolić teraz. No to lecimy. No to nie stoi, nie ma nic robić. Dobra. Zasuwaj. O, widzisz? Tym przyciskiem głupim to robię. Wyłączymy. Wyłączymy. Tylko przerwiemy. Zapamiętajmy, żeby to wyłączyć. Tak, i tak pewnie zapomnimy, nie przejmę się. Na pewno tak będzie. Super, nic tak. Bo Ignacy tak zawsze to klika, bo on ma taką krzywą dłoń, z taką się dłonią urodził i tak trzyma taką dłoń na myszce. Jak harpia. W opisie jest charytatywny reflink na operację dłoni. Właśnie, wpłacajcie. Wpłacajcie. Zbieramy na operację dłoni. Pomóż dzieciom przeżyć zimę. A, okej. Okay. Skurwysyn. Ale wszystko zabrał, jak w ogóle śmiał? No to jest jego biom. Tydzień królika. Dobra. A powiedz mi, czemu tutaj nie mam wypełnionego tego paska? Bo nie masz pełni ruchu. Widzisz, ile masz napisane, ile masz ruchu? 1560. Tyle masz ruchu. Jakbyś miał więcej, to byś miał bardziej wypełniony pasek. O Boże. No co ci robi za problem? Dobra, schowałem się za jeziorem. Nie, to nic nie da, bo strzela na całą mapę. Wait, jesteś najszybszą jednostką na polu bitwy. Przypierdol mu czarem na przykład, jeżeli nie wiesz co zrobić. Czarem. Możesz mu zajebać w ryj. No i spoko. Teraz. Żądza krwi! Kamienna skóra. Kamienny napletek. Tarcza, może przyspieszenie? Nie, chyba. To są wszystkie moje czary? Tak. Nie, to są wszystkie twoje czary, tylko są podzielone teraz na szkołę magii. Używaj lepiej tego z tej strony. To jest wszystko? No, tyle masz. Masz pierwszy poziom Magilda z terenu. Takich gówniaków to dobrze działa. Podchodzę. No tak, nie zastanawiaj się, to nie jest trudna bitwa. Ty po prostu napierdalasz w niego. To jest jedna jednostka, którą musisz po prostu zajebać. Nic więcej. Zasuwaj. Mógłbyś przyspieszenie na niego narzucić. Zresztą zabijesz go teraz liszem. Fajnie. Oni ostatnio byli tak rozstawieni, nie? Byli rozstawieni, poza tym walili w twoje szkielety, które są niskopoziomowe, a teraz waliłeś w nich piątopoziomowym strzelcem, nie? Nice. Obóz cyganek. Nie, emigrów. Ale blisko. Teraz jest nowy tydzień, więc możesz zbieraczem pójść do młynu. Jasne. Dobra. To ty muszę jeszcze coś wymyślić. No, no, gdzie mogę pójść? Pójść do zamku Parmie. Tu jeszcze coś jest. Orki strzelają. Dobra, ten jest na drodze do zamku. Orkowie tak właśnie. Cisnę i za te orki. No. Bo orki to mogą być se w morzu. No. Wcale cię masz zamęczę zrobić. Wow, w końcu. O, trochę późno, przyszedł. No. I teraz stali się wyrekrutować zresztą co ci zostało. Ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy na dzisiaj zakończyli. Kolejny odcinek już u mnie na kanale. Playlista i link do kanału jest oczywiście w opisie, a my bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa, cześć. Pa, hej.